No niewątpliwie jesteśmy w lepszej sytuacji niż mieszkańcy Śląska, tego Śląska górniczego, tych większych zbiorowisk łódzkich, tego centrum województwa, dlatego że u nas tych zakażeń rzeczywiście jest mniej, mniej jest tych pacjentów, stwierdzamy to już któryś tydzień z rzędu i rzeczywiście epidemia przebiega nieco łagodniej niż było to zakładane, natomiast ja jestem przeciwnikiem takiego uspokajającego tonu. Wcale tak dobrze nie jest. Ta epidemia się cały czas tli. Musimy na pewno maseczki zakładać i nosić wszędzie tam, gdzie są zbiorowiska ludzkie większe, gdzie nie możemy tego dystansu 2 metrów utrzymać. W pomieszczeniach zamkniętych to bym radził tam, gdzie się spotykamy również z ludźmi, nazwijmy to obcymi, również aby nosić te maseczki w sklepach, we wszelkich takich środkach komunikacji, w tramwajach, w autobusach, wszędzie tam jednak można się zarazić, mogą być bezobjawowi nosiciele, również w Częstochowie. Mamy sezon pielgrzymkowy, wiem, że pielgrzymki nie są odwołane, wiem, że nadzór epidemiczny nad nimi będzie no, nie do końca utrzymany taki, jaki jest zakładany. Różnie się sprawy mogą potoczyć. Mamy w okolicy jednak nie tak dalekiej dużo ogniska zakażeń, bo czy to w województwie łódzkim, czy tutaj właśnie w województwie śląskim. Także cieszmy się z tego, co jest. Cieszmy się, że rzeczywiście Częstochowa nie jest jakoś szczególnie do tej pory narażona na epidemię koronawirusa, ale zachowujmy ostrożność. Ja uważam, że to poluzowanie obostrzeń jednak było trochę związane z polityką, z sytuacją polityczną, z wyborami i to uspokojenie społeczeństwa poszło tak trochę za szybko i za daleko. Miejmy nadzieję, że z kolei aura, że będzie ciepło, że to będzie miało wpływ, że wirus okaże się bardziej wirusem sezonowym i to nam pomoże. Ale no to musimy jednak wykazywać rozsądek. Ja wiem, że ludzie, którzy rozmawiałem teraz z jedną z panią senator, która pojechała nad morze, widziała tam, ile osób nie trzymało tego dystansu, jak się zachowywało. Natomiast kiedy pojechała na Śląsk, w sklepach, wszędzie ludzie chodzą w maseczkach, w różnych miejscach trzymają dystans, na dworcach kolejowych i tak dalej. Po prostu tam ludzie wiedzą, że jest takie niebezpieczeństwo i powinniśmy raczej się zachowywać tak, jak właśnie te osoby, które no, mieszkają w tych okolicach, które są bardziej narażone.